Panie przewodniczący, pana ugrupowanie zaproponowało dzisiaj konkretne zmiany w konstytucji, które mają uwolnić Polskę z tego impasu, z tego pata konstytucyjnego, który jest teraz w związku z Trybunałem. Wie pan, drobne poprawki, tak bym to nazwał, czyli zwiększenie liczby sędziów Trybunału Konstytucyjnego do 18. Z 15 w tym celu by weszło 3 wybranych według sędziów TK legalnie z Platformy Obywatelskiej w poprzednim, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i 5 sędziów wskazanych czy wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość w obecnej kadencji. Czyli zwiększenie o 3 liczby członków Trybunału Konstytucyjnego, w sumie 18, to jest pierwsza poprawka. Druga poprawka dotyczyłaby faktu, aby w przyszłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierało 2/3 ustawowej liczby posłów. Tak, z takim mamy do czynienia, z taką sytuacją na przykład w Niemczech czy na Węgrzech. I ona się świetnie sprawdza. Jest dłuższy okres czasu oczywiście wybierania tych sędziów, ponieważ ich wybór wymaga konsensusu. Ale jednocześnie plus jest taki, że obywatele mają możliwość zapoznania się z kandydaturami sędziów i są oni ze względu na różne wybierane przez różne jak gdyby światopoglądy, w związku z tym jest większa gwarancja bezstronności ich orzekania. I trzecia poprawka dotycząca oceny ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. No trudno, według nas jest rzeczą niedopuszczalną, aby to Trybunał Konstytucyjny decydował o ustawie, o zgodności z Konstytucją ustawy o sobie samym, czyli o Trybunale Konstytucyjnym. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, to jest stara rzymska zasada, której łamać nie należy. I to są 3 tak naprawdę drobne poprawki, które kończą w tej chwili ten fatalny z punktu widzenia interesu obywatelskiego spór, a jednocześnie, mam nadzieję, byłyby zaczątkiem prac nad zmianą konstytucji, jak najszybszą zmianą tego aktu, który, jak widzimy, tej ustawy, która jest w każdej mierze, no, delikatnie mówiąc, niedoskonała. Wróćmy jeszcze do tego gremium 2/3, które miałoby wybierać sędziów Trybunału. Czy pana zdaniem przy obecnym rozkładzie mandatów w Sejmie możliwe jest uzyskanie konsensusu w tej sprawie? Czy możliwe jest, żeby rzeczywiście wybrać w tym momencie sędziów? Z całą pewnością. To byłoby być może troszeczkę rozciągnięte w czasie, ale jestem przekonany, że takich sędziów, tą metodą moglibyśmy wybrać sędziów. Jestem przekonany. Natomiast wie pan, o ile sprawy takie jak jakieś podwyżki, no jeszcze o kwotach może nie dyskutujmy, czy one są większe, czy powinny być mniejsze, czy nie. To jest jeszcze do przełknięcia. Natomiast problem polega w tym, że te podwyżki dla ministrów przekładają się niejako z automatu na podwyżki dla posłów i senatorów. Dopiero co mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której dodatek, został przyznany dodatek na prowadzenie biur poselskich. To są już duże i tak pieniądze. W tej chwili podwyżka w wysokości około 2,5 tysiąca złotych na każdego posła, na każdego senatora. No to sobie proszę policzyć 460 posłów razy 2,5 tysiąca miesięcznie, razy 12 miesięcy, razy 4 lata. Są kolosalne pieniądze. I no, z całym szacunkiem dla moich koleżanek i kolegów posłów, ale wielu z nich, duża część z tych posłów, to są po prostu maszynki do głosowania. To są ludzie, którzy dostają za podnoszenie ręki takie pieniądze. Ale czy ja dobrze rozumiem, że pan się nie sprzeciwia podwyżkom, jeśli chodzi o urzędników państwowych, natomiast... Uważam, że nie jest to tak kontrowersyjne, jak podniesienie pensji posłom, którzy w tym ustroju, w tym systemie politycznym, w tej partiokracji pełnią rolę maszynek do głosowania. Proszę pana, w tej chwili jestem w stanie wyjść na ulicę, przeprowadzić panów, chyba jedna na 10 osób zrezygnuje z propozycji pracy, która polega na tym, że podnosi się rękę na rozkaz, na gwizdek i dostaje się za to na prowadzenie biura 13 ponad tysięcy złotych, a na rękę dyszkę, która będzie w tej chwili będzie podniesiona do 12,5. Także... Czyli to jest, rozumiem, akt sprzeciwu wobec podwyżek dla posłów i senatorów, jeśli dobrze rozumiem, a nie jeśli chodzi o ministrów, premiera, wiceministrów. Też raczej nie traktowałbym rząd, tego. Rząd mówi, znaczy większość mówi w ten sposób, że te podwyżki będą powiązane z rozwojem gospodarczym. I tam są te 3 czynniki, wzrost PKB, skala nierówności społecznych, prawda? Panie redaktorze, świetnie, to w takim razie ja życzyłbym sobie, aby
Prawo i Sprawiedliwość nie krzyczało w sali sejmowej 8 lat, Polska w ruinie, bo dopiero co Platforma Obywatelska skończyła władzę. Ja się w kampanii wyborczej dowiadywałem od PiSu, że Polska jest w ruinie. Okazuje się, że nie jest w ruinie, skoro Polskę stać w tej chwili na tak drastyczne podwyższenie o 70 czy tam 60% pensji pani premier czy ministrom. Więc oczywiście ironizuję w tej chwili, natomiast ja rozumiem, gdyby nagle okazało się, że w ciągu pół roku zostały przeprowadzone tak kapitalne zmiany, że rośnie PKB, że Polska rośnie w siłę, a ludziom się żyje dostatniej. Ale w przypadku, gdy państwo się zadłuża, gdy mamy deficyt budżetowy, chyba największy w historii, gdzie wszystko leci na pożyczkach, gdzie nawet wicepremier twierdzi, że te 20 miliardów trzeba, które zostały pożyczone na 500+, trzeba będzie oddać, i przyznawanie sobie podwyżek, to jest bezczelność po prostu. Zwykła, ludzka bezczelność. A jeszcze sekundę. Proszę pana, gdyby z tej pensji trzeba było opłacić sobie przejazdy, wyżywienie i tak, oni mają wszystko, przecież ja to widzę. Ja paradoksalnie zarabiając mniej, dużo mniej, niż zarabiałem jako muzyk czynny, więcej pieniędzy zostaje w kieszeni, bo ja nie mam wydatków, proszę pana, szczególnych. Ja mam przejazdy opłacone, przeloty opłacone, jedzenie tanie, hotel opłacony, czy mieszkanie opłacone. No dobrze, to ale ten argument, który... Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo, na przygotowanie tego budżetu Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat. I co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło? A tak naprawdę skopiowało budżet Platformy, zrobiło kilka drobnych korekt i powiększyło deficyt budżetowy. Rząd chce kontynuować zadłużanie obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dzisiaj każde dziecko rodzi się z długiem 82 tysięcy złotych. Tymczasem przedstawiacie budżet z rekordowym w trzeciej RP deficytem 55 miliardów. Jak bardzo chcecie jeszcze zadłużać kolejne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki? My od dawna mówimy o konieczności ruchu Kukiz 15, o konieczności przyjęcia zasady zrównoważonego budżetu i zakazu zadłużania państwa. Tak jak ma to miejsce od dawna w Niemczech, czy od tego roku w Wielkiej Brytanii. Przewidujecie wzrost wydatków budżetowych o ponad 30 miliardów złotych. A moje pytanie brzmi, po co w ogóle chcecie zwiększać wydatki budżetowe? Budżet powinno się zmniejszać. Po co? Po to, żeby pieniądze zostały w kieszeniach obywateli, którzy doskonale wiedzą, jak tymi pieniędzmi gospodarować. Zapytam, gdzie się podziały wasze obietnice z kampanii wyborczej, pani premier? Te, które dotyczyły obniżek podatków. Gdzie obniżka VAT? Gdzie obniżka CIT? Gdzie obniżka składki rentowej? I gdzie w końcu wyższa kwota wolna od podatku PIT? Dlaczego zapomnieliście o polskich małych przedsiębiorcach? Znowu wzrosną ZUS-owskie składki. I proszę mi powiedzieć, czy to jest prawe i sprawiedliwe, żeby drobny przedsiębiorca zarabiający 2-3 tysiące miesięcznie płacił po 1100 zł ZUS-owskich danin. Czytaliśmy ten budżet i w oczy rzuca się skrajna niegospodarność i rozrzutność. Mówię tutaj, to nie jest ten budżet, pani premier, o którym pani mówiła w kampanii wyborczej. Mówiliśmy o biurokracji, słyszeliśmy o biurokracji, a z tego waszego budżetu wynika, że koszty biurokracji radykalnie wzrosną. Kilka przykładów. Dlaczego budżet ZUS-u i administracji podatkowej rośnie w sumie o 500 milionów złotych? Dlaczego budżet na Krajową Radę Sądownictwa rośnie z 15 milionów do 50 milionów? Dlaczego budżet na Krajowe Biuro Wyborcze rośnie z 50 milionów na 90 milionów? I to w roku bez wyborów. Dlaczego budżet na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która według projektów w ustawie medialnej ma być stopniowo wygaszana, rośnie z 26 milionów na 36 milionów złotych? Dlaczego budżet na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych rośnie z 16 na 20 milionów? I tak dalej, i tak dalej. Proszę powiedzieć, że to jest oszczędne państwo.
Dlaczego nie mówicie nic o konieczności zmniejszenia tych tabunów urzędników pobierających tak potworne pieniądze? Dlaczego nic nie powiedzieliście ani słowem, nie zająknęliście się na temat wypłat horrendalnych pieniędzy dla prezesów spółek Skarbu Państwa? Powtarzam jeszcze raz. Zostawcie pieniądze w kieszeniach obywateli. Obniżcie opodatkowanie pracy, opodatkowanie wynagrodzeń Polaków. Polacy najlepiej wiedzą, jak wydawać własne pieniądze i z całą pewnością znacznie lepiej niż wy. Amen. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jesteśmy właściwie bezpośrednio po rozmowach w Kancelarii Prezes Rady Ministrów. W tych rozmowach były poruszane dwie kwestie. Kwestie tak zwanych uchodźców, czyli migrantów, oraz kwestia Trybunału Konstytucyjnego. No ja bardzo chciałbym skupić się dzisiaj na tej pierwszej kwestii, czyli kwestii imigrantów. Niemniej zdaję sobie sprawę, że temat Trybunału Konstytucyjnego jest również dość istotny, więc na pewno będziemy do tego tematu również nawiązywać. Wracając do tej pierwszej kwestii, imigranci. Rozmowa w kancelarii pani premier utwierdziła mnie w przekonaniu, że niestety Prawo i Sprawiedliwość prowadzi, podobnie jak Platforma Obywatelska, politykę proimigracyjną, która jest szkodliwa na pewno, z całą pewnością dla Polski i dla Polaków. Ja nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie deklarację Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej, które wyraźnie opowiadało się przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Natomiast w tej chwili pani premier w Parlamencie Europejskim mówiła, że podtrzymujemy zobowiązania rządu premier Ewy Kopacz. Szanowni Państwo, mieliśmy niedawno do czynienia w Niemczech w czasie nocy sylwestrowej z wiadomymi sprawami. Nie jesteśmy przygotowani na przyjmowanie obcych nam kulturowo ludzi. Przypominam, według byłego ministra Sienkiewicza Polska istnieje tylko teoretycznie, więc proszę mi powiedzieć, w jaki sposób kraj istniejący teoretycznie może w praktyce zweryfikować potencjalnych terrorystów. Najważniejsza sprawa jest taka, że gospodarzami w Polsce są obywatele. Naród jest gospodarzem. Żadna partia polityczna, żadna Unia Europejska, żaden Parlament Europejski, nikt nie ma prawa decydować, kogo my chcemy u siebie gościć. Nie może być tak, że dozorca będzie wskazywał drzwi mojego mieszkania i powie komuś, możesz tu mieszkać. Jakim prawem? W związku z tym, z dniem dzisiejszym rozpoczynamy zbieranie podpisów, 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie nieprzyjmowania imigrantów do Polski. I w tej chwili chciałbym się zwrócić do obywateli, do narodu polskiego, zaapelować o aktywny udział w naszej akcji. Proszę Państwa, Polska to nasz dom i to my powinniśmy decydować, kto obok nas będzie w nim mieszkał. Bardzo proszę, jeszcze raz apeluję o aktywny udział w naszej akcji. Na początku mówiłem i w kampanii wyborczej i już po wejściu do parlamentu, że rodzina nie żyje z jałmużny, tylko rodzina żyje z pracy. I naszą drogą do zapewnienia dostatniego bytu rodzinom, a to coś się z tym wiąże, to również i sprawy prokreacyjne, że tak powiem prokreacji, to jest po prostu zmniejszenie opodatkowania pracy. Tędy jest droga, nie poprzez dawanie jakiejś jałmużny, która jest wcześniej zabierana z pieniędzy podatnika. To się stworzy jakiś absurdalny system, gdzie dajemy 500 zł, zabierając wcześniej 1000 zł.